Może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale 17 lutego obchodzimy jedno z najważniejszych świąt w roku, a mianowicie Światowy Dzień Kota. Z racji tego przyjrzyjmy się, jak wyglądał status kota w starożytnym Egipcie. Kiedy słyszymy hasło starożytny Egipt, najczęściej na myśl przychodzą nam piramidy, mumie, faraonowie oraz kult kota, z którym właśnie owa cywilizacja jest coraz bardziej kojarzona. Kult kota w starożytnym Egipcie był ściśle związany z boginią Bastet, opiekunką miłości, radości, muzyki, tańca, ogniska domowego, płodności, która również chroniła przed chorobami oraz demonami. Ale zacznijmy od początku i przyjrzyjmy się po kolei, jak to wszystko wyglądało. Historia kota zaczyna się około 9,5 tysiąca lat temu, na terenach Nubii, czyli dzisiejszego Sudanu, kiedy to owe zwierzę zostało udomowione, chociaż niektórzy badacze uważają, że to nie człowiek udomowił kota, a kot udomowił się sam, ponieważ w pobliżu siedzib ludzkich znalazł on bardzo łatwy dostęp do pożywienia oraz schronienia. Co do tego, kiedy koty dokładnie zagościły w starożytnym Egipcie, badacze nie są do końca zgodni. Niektórzy twierdzą, że koty bardzo szybko rozprzestrzeniły się po obszarze całego starożytnego Bliskiego Wschodu, niedługo po jego udomowieniu. Inni zaś twierdzą, że koty przybyły do Egiptu dopiero w okresie średniego państwa, czyli około roku 2120 przed naszą erą. Gdyż to dopiero wtedy koty zaczęły się pojawiać w sztuce egipskiej, a Bastet z bogini lwicy stała się boginią kotką. Wcześniej, od okresu predynastycznego, Bastet była ukazywana jako kobieta z głową lwicy, podobnie jak jej siostra Sachmet, która była boginią wojny. Te dwie boginie w czasach Starego Państwa były ze sobą bardzo często łączone jako jedna i ta sama postać. Dlatego też powstał mit, według którego na początku była tylko Sachmet, która po pewnym czasie wpadła w szał i zaczęła zabijać ludzi. Przerażeni tym faktem bogowie zabarwili wody Nilu czerwonym winem, aby uśpić krwiożerczą lwicę, która po przebudzeniu stała się łagodną kotką. Istnieje też druga wersja tego mitu, która zakłada, iż Sachmet po masakrze na ludziach została wygnana na pustynię libijską przez bogów, gdzie podzieliła się jej jaźń. Złowroga lwica już na zawsze miała zamieszkać na pustyni, a do siedzib ludzkich powróciła łagodna kotka, która miała chronić ludność Egiptu przed złem i nieszczęściem. Druga wersja tego mitu była popularniejsza w starożytnym Egipcie. Poza Bastet i Sachmet, starożytni Egipcjanie wyznawali również kilka innych pomniejszych kocich bóstw. Z tych pomniejszych kocich bóstw najpopularniejszym był kult Mawdet, przedstawianej pod postacią ocelota, bardzo często zabijającej nożem lub mieczem gigantycznego węża. Takie przedstawienia, szczególnie popularne w okresie Nowego Państwa, symbolizowały triumf dobra nad złem. Wraz z jednoznacznym utożsamieniem Bastet z kotką, kult tej bogini stawał się coraz silniejszy. Największy ośrodek kultu znajdował się w mieście Bubastis, leżącym w delcie Nilu i będącym jednocześnie stolicą 18 nomu oraz stolicą państwa za czasów faraona Szeszoka I. Niestety z miasta bogini Bastet nie zostało dzisiaj zbyt wiele przez trzęsienia ziemi oraz niszczącą działalność kolejnych najeźdźców. Dzisiaj ruiny miasta Bubastis można zobaczyć nieopodal współczesnego arabskiego miasta As-Zakazik. W czasach świetności w Bubastis znajdowała się zbudowana z czerwonego granitu świątynia Bastet, umiejscowiona na wyspie pośród sztucznych jezior. Prowadził do niej gościniec, na którym co roku odbywał się gigantyczny festiwal ku czci kociej bogini. Festiwal ten został opisany przez naocznego świadka, którym był Herodot, grecki historyk. Według niego na to wydarzenie przybywało około 70 tysięcy ludzi. Jak już zostało to wcześniej powiedziane, kot w starożytnym Egipcie był zwierzęciem świętym. Jego skrzywdzenie groziło surową karą.
Doskonale obrazują to słowa zapisane przez starożytnego historyka Diodora Sycylijskiego, który odwiedził Egipt w I wieku przed naszą erą. Egipcjanie otaczają pewne zwierzęta szczególną czcią. I nie tylko za ich życie, ale również i po śmierci. Zwłaszcza koty. Dla każdego gatunku wyznaczają działki ziemi, z których dochody idą na wyżywienie zwierząt i opiekę nad nimi. Gdy święte zwierzę umiera, owijają je w delikatne płótno lniane. Płacząc, biją się po piersi i zanoszą padlinę do miejsca balsamowania. Tam namaszczają ją olejkiem cedrowym i innymi pachnidłami, które służą do konserwacji zwłok. Potem zaś układają je w sarkofagu. Jeśli ktoś umyślnie zabije takie święte zwierzę, winien jest śmierci, chyba że chodzi o kota albo ibisa. W takim bowiem wypadku musi umrzeć niezależnie od tego, czy zabił z rozmysłu, czy przypadkowo. Tłum znęca się nad sprawcą straszliwie, a dzieje się to często bez wyroku sądowego. Obawa przed karą jest tak wielka, że każdy, kto dostrzeże zdechłe zwierzę, już z daleka staje i krzyczy i zapewnia wśród jęków: znalazłem je martwe. O miłości mieszkańców Kemet do kotów może świadczyć również fakt przegranej bitwy pod Peluzją w roku 525 przed naszą erą. Persowie pod dowództwem króla Kambyzesa, nie mogąc sprostać egipskiemu oporowi, przywiązali do tarczy koty. Egipcjanie przestali strzelać do Persów, nie chcąc ranić świętych zwierząt. Wydarzenie to skutkowało zajęciem Egiptu przez króla Kambyzesa. Kiedy umierał kot, rodzina, która się nim opiekowała, goliła brwi na znak żałoby. Następnie dbano o godny pochówek dla kota, który był przecież członkiem owej rodziny. Przy każdym z większych miast znajdowały się kocie nekropolie, zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy ludzkich. A i zdarzało się, że koty również ze swoimi opiekunami były chowane w ludzkich grobach, czy że na ludzkich nekropoliach budowano specjalne mogiły dla kotów. Dwie największe kocie nekropolie znajdowały się w Sakkarze oraz Bubastis. Jeszcze w XIX wieku znajdowanie zabalsamowanych kocich zwłok było tak powszechne, że do Anglii wywieziono ich aż 20 ton, po czym użyto ich jako nawozu do pól. Dzisiaj na szczęście kocie mumie traktuje się na równi z innymi bezcennymi zabytkami starożytnego Egiptu. Można znaleźć je w muzeach na całym świecie, w tym także i w Polsce. Od 2008 roku na terenie świątyni w Bubastis są prowadzone prace wykopaliskowe w ramach The Tel Basta Project, zaś w marcu 2018 roku zostało otwarte muzeum w As-Zakazi, którym wystawiono najciekawsze zabytki znalezione na terenie starożytnego Bubastis, które aktualnie są w posiadaniu państwa egipskiego. Kult Bastet oraz poświęcony jej kotów rozwijał się w Kemet aż do końca dynastii Ptolemeuszów w roku 30 przed naszą erą. Od tamtego momentu powoli zaczną słabnąć. Znaczne osłabienie kultu Bastet nastąpiło przez prześladowanie wyznawców starej religii przez chrześcijan, aż w roku 390 naszej ery dekret cesarza Teodozjusza I położył całkowity kres kultowi kociej bogini. I to by było na tyle. Oczywiście temat został poruszony tylko pobieżnie i myślę, że kiedyś jeszcze do niego wrócimy i przyjrzymy się lepiej kotom oraz kocim boginiom w starożytnym Egipcie. A tymczasem pamiętajcie o tym, aby dokarmiać bezpańskie koty oraz swoim domowym pupilom okazać odpowiednie uwielbienie, bo one nigdy nie zapomniały o swojej boskości. Jeżeli podobał się materiał, można zostawić komentarz albo łapkę w górę, a jeżeli tematyka kanału jest dla Was interesująca, to zachęcam do subskrybowania.